historia katedry ormiańskiej we Lwowie sięga połowy wieku XIV. To wtedy doszło do wybudowania niedużej, jeszcze takiej średniowiecznej, nawiązującej do świątyń wschodnich budowli, która do dzisiaj towarzyszy, buduje społeczność ormiańską Lwowa. Społeczność, której losy były oczywiście bardzo burzliwe, zróżnicowane, w różnych okresach historii miasta różnie też się prezentowały. Bez wątpienia ważnym dla rozwoju tej społeczności, społeczności ormiańskiej Lwowa, był okres przełomu XIX i XX wieku. To wtedy jej takim głównym liderem stał się bardzo charyzmatyczny duchowny arcybiskup Józef Teodorowicz. To on, wówczas bardzo młody jeszcze, postanowił przeprowadzić gruntowną konserwację budynku. Budynku, który, jak wspomniałem, swoją historią sięga od czasów średniowiecza, ale co też warto zaznaczyć, w wieku XVIII przeszedł taką bardzo głęboką barokizację. Do początku XX wieku wnętrze katedry to było wnętrze utrzymane w duchu rokoko, z takimi typowymi dla tego okresu bogatymi ołtarzami i dekoracjami. Zamysłem Teodorowicza było przywrócenie katedrze tego takiego wyglądu orientalnego, wschodniego, bliższego kulturze Ormian. Na początku XX wieku we Lwowie trwał spór o to, kto właściwie powinien przeprowadzić pracę we wnętrzu katedry. Część społeczności ormiańskiej proponowała, aby był to wywodzący się z tej społeczności Teodor Axentowicz, jakby nie było jedna z najważniejszych postaci malarstwa polskiego okresu Młodej Polski. Biskup Teodorowicz postanowił inaczej. Postanowił zaprosić do współpracy artystów z Krakowa, również związanych z Młodą Polską. Z jednej strony był to Franciszek Mączyński, krakowski architekt, autor chociażby Pałacu Sztuki czy gmachu Starego Teatru. Ponadto postanowił zaprosić Józefa Mehofera, a więc absolutną gwiazdę polskiego malarstwa tego okresu. I to właśnie Mehofer przygotował pierwszy program dekoracji wnętrza katedry, zaprojektował mozaiki, które miały w całości wypełnić prezbiterium, stworzyć także dekoracje kopuły katedry. Te dekoracje częściowo zostały przygotowane. Mehofer korzystał tutaj z manuskryptów ormiańskich, z Ewangeliarza ze Skewry. Podróżował także do klasztoru ormiańskiego w Wenecji. Właśnie w Wenecji, na wyspie Murano, zostały przygotowane mozaiki, które potem trafiły do prezbiterium ormiańskiej katedry we Lwowie. W zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie zachował się projekt Józefa Mehofera, pokazujące, jak miała wyglądać dekoracja tej najstarszej części katedry. W jego zamyśle całe to wnętrze miały wypełniać mozaiki, częściowo też malowidła ścienne, odwołujące się do średniowiecznego albo też późnoantycznego malarstwa związanego z kulturą Ormian. Tutaj widzimy obraz Mehofera z samego początku XX wieku, przedstawiający rynek główny. Na tym obrazie widać siedzibę Miejscowego Centrum Kultury w Krakowie, a więc instytucji, która przygotowała wystawę. Prace nad tymi mozaikami to okres pierwszej dekady XX wieku. Mehofer podróżuje do Wenecji, korzysta właśnie z tych rękopisów ormiańskich. No, niestety te prace okazały się być na tyle kosztowne, na tyle drogie, a spór wewnątrz społeczności ormiańskiej we Lwowie dotyczący tego, kto ma te prace przygotować, na tyle silny, że biskup Teodorowicz miał problem ze zdobyciem odpowiednich środków i ostatecznie powstała tylko część, mozaik opracowany według koncepcji Mehofera. To jest ten główny element wyposażenia, czy też główny element dekoracji kopuły. Przede wszystkim tym najcenniejszym elementem tej dekoracji jest wielka mozaika przedstawiająca Trójcę Świętą, którą widzimy w podbiciu kopuły. Mehofer przygotował kilka różnych wersji tego obrazu, tej dekoracji, na podstawie których powstała ostateczna wersja. Wykonano ją w Wenecji i stamtąd trafiła do
stamtąd trafiła do Lwowa. Co warto zaznaczyć, początek wieku XX to okres, kiedy rozwijają się, już nie tyle rodzą, ale rozwijają w monarchii austro-węgierskiej służby konserwatorskie. To jest czas, kiedy trwa bardzo ożywiona dyskusja dotycząca konserwacji i częściowej rekonstrukcji Zamku Królewskiego na Wawelu. Zamku, który wówczas planowano na nowo dekorować, na nowo ozdabiać. Wobec planów krakowskich konserwatorów i architektów bardzo mocno protestował główny konserwator Austrii, Alois Riegel. I to jest o tyle istotne w kontekście Katedry Ormiańskiej we Lwowie, iż biskup Teodorowicz absolutnie poszedł pod prąd rodzącym się wówczas teorium konserwatorskim. Postanowił usunąć te wnętrza, te dekoracje jeszcze z XVIII wieku, związane z rokoko, a postanowił właśnie wprowadzić taką zupełnie nową, zupełnie idącą pod prąd tym tendencjom dekorację opracowaną przez Mehofera. Powstało dzieło wyjątkowe, jedno z nielicznych tej klasy, jedno z nielicznych tak bogatych i opracowanych też tej technologii, bo o ile Józef Mehofer był autorem bardzo wielu prac w technologii fresków, w technologii suchego tynku, prac malarskich, monumentalnych we wnętrzach sakralnych, to jednak mozaika, ze względu też na specyfikę tej technologii, na koszt produkcji, była czymś absolutnie wyjątkowym. Tytuł wystawy to Katedra Ormiańska we Lwowie i jej twórcy. Ci twórcy to trójka artystów, którzy pracowali przy nowym wystroju i nowej architekturze Katedry Ormiańskiej na początku XX wieku. Tym najbardziej znanym jest oczywiście Józef Mehofer, wielka postać polskiego malarstwa początku XX wieku. Tym mniej znanym krakowianinem, bardzo aktywnym w tym samym okresie, był Franciszek Mączyński. Bez wątpienia jedna z najciekawszych postaci polskiej architektury początku XX wieku. W wieku zaledwie 24 lat zwyciężył w konkursie na gmach Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie, gmach tzw. Pałacu Sztuki. To zwycięstwo, a potem realizacja budynku otworzyła mu drogę do błyskotliwej kariery architektonicznej, której ślady możemy odnaleźć dzisiaj w bardzo wielu miejscach w Krakowie. Chociaż nie tylko w Krakowie, bo warto zaznaczyć, że był on autorem pierwszego projektu kościoła na Baranówku w Kielcach. Był też autorem licznych kościołów rozsianych po terenie województwa świętokrzyskiego. We Lwowie dostał za zadanie przygotowanie nowej oprawy architektonicznej prezbiterium. Jego zadaniem było skucie tynków nowożytnych, XVIII-wiecznych, które zakrywały mury kościoła, odtworzenie dekoracji katedry tak, aby nawiązywały do architektury staroormiańskiej. Za wzór posłużyła mu katedra w Ani, jedna z takich najważniejszych, jedna z takich najbardziej świętych miejsc w tradycji kościoła i kultury ormiańskiej. Do niej nawiązywał i tutaj widzimy reprodukcję oryginalnych rysunków Mączyńskiego, które znajdują się w zbiorach Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Udało mu się w ramach tych prac właśnie stworzyć ten taki nastrój architektury ormiańskiej, który szczególnie mocno widoczny jest na ścianach apsydy prezbiterium katedry, ale też udało mu się wydłużyć nawę główną kościoła i zbudować także nowy budynek, który miał towarzyszyć nowemu wejściu do katedry. Wybuch I wojny światowej oraz przedłużające się prace, które podjęto między 1907 a 1909 rokiem, to, że te prace trwały wiele lat, spowodowało, że do wybuchu I wojny światowej nie udało się stworzyć tej być może najważniejszej części jego pracy, jaką miała być w zamyśle ta strefa wejścia, ta nowa wieża od strony ulicy Krakowskiej. Natomiast pozostałe elementy jego projektu zostały zrealizowane i stanowią dzisiaj bardzo ważny element całości kompozycji tego wyjątkowego dzieła, jakim jest Katedra Ormiańska we Lwowie.
był bardzo mocno zaangażowany w polskie życie polityczne tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Uczestniczył w pracach parlamentu i był jedną z takich najważniejszych postaci, które też budowały nowe życie Lwowa po I wojnie światowej. Niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości postanowił też powrócić do pomysłu dekoracji Katedry Ormiańskiej w Lwowie, doprowadzenia do końca swojego wielkiego dzieła z początku XX wieku. U progu lat 20. zobaczył w warszawskiej Zachęcie wystawę, na której prezentowane były prace bardzo młodego wówczas artysty. Był nim Jan Henryk Rosen. Dorastał poza Polską, dorastał we Francji. Jego ojciec był malarzem. Głównie malował sceny batalistyczne. On sam służył w wojsku w trakcie I wojny światowej, spędził kilka lat na froncie, a po wojnie przez pewien czas związany był z polską dyplomacją, pracował dla służb dyplomatycznych. To jednak nie była jego pasja i jak się okazało, nie była to jego droga życiowa, chociaż nigdy nie studiował w Akademii Artystycznej, postanowił zająć się profesjonalnie malarstwem. Tutaj widzimy jeden z nielicznych zachowanych jego obrazów z początku jego aktywności artystycznej. To jest Święty Antoni Padewski, tryptyk, który, co bardzo istotne i co bardzo ciekawe, jest prezentowany do dzisiaj w kościele seminaryjnym przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. Przetrwał wojnę i pokazuje nam ten taki moment takiego wzmożenia religijnego Rosena, kiedy właśnie postanawia zająć się malarstwem, ale też malarstwem bardzo specyficznym, malarstwem religijnym. Był osobą świetnie wykształconą, był erudytą, fantastycznie znał żywoty świętych, ikonografię świętych i to w pewien sposób zaważyło nad tym, co dzisiaj możemy oglądać we wnętrzu Katedry Ormiańskiej we Lwowie. Rosen porzucił pierwotną koncepcję Józefa Mehofera, postanowił zbudować swój własny program wnętrza katedry, mając do dyspozycji zarówno prezbiterium, jak też i ściany naw bocznych. Te ściany zostały podzielone na tak jakby kilka kondygnacji i tutaj umieszczone zostały duże kompozycje malarskie, odwołujące się do bardzo szeroko rozumianych żywotów świętych. Mamy tutaj plejadę kilkudziesięciu postaci, które, co też bardzo ciekawe, często właściwie trudno jest odnaleźć w historii polskiego malarstwa sakralnego. Tak na przykład można zinterpretować być może najbardziej znaną scenę z wnętrza katedry, mianowicie pogrzeb świętego Odiliona. Świętego, który właściwie nie pojawia się w polskiej sztuce sakralnej, a przynajmniej jest to bardzo rzadkie, bardzo wyjątkowe. Żyjący w okresie średniowiecza, przeor klasztoru w Cluny, klasztoru benedyktynów w Cluny, uznawany jest za tego, który ustanowił święto zaduszne. I tutaj widzimy scenę pogrzebową. Odilion niesiony jest przez grupę mnichów. Mnichów, którym towarzyszą namalowane tak jakby na pierwszym planie duchy. Mamy tylko taką białą kreską pociągnięte kontury kolejnych postaci, które idą ze świecami i towarzyszą temu konduktowi żałobnemu. Sztuka Rosena to sztuka jeszcze bardzo mocno zakorzeniona w początku XX wieku, w okresie secesji, Jugendstil, w okresie Młodej Polski. To były jego korzenie, natomiast tworzył tutaj w Lwowie w latach 20., to jest końcówka lat 20., kiedy on pracuje przy tych malowidłach,
I no, widać pewnego rodzaju takie przesunięcie w stronę sztuki nowoczesnej, modernistycznej. Bardzo ciekawe jest takie operowanie skalą, też sam sposób portretowania tych postaci, takie przełamywanie czwartej ściany, to, że oni, ci bohaterowie często patrzą w stronę widza, jest czymś nowym, świeżym w malarstwie tego okresu. Te malowidła były malowane w technice na sucho. To nie jest fresk, tylko to są po prostu no, monumentalne malowidła naścienne. Wykorzystywał technikę, wykorzystywał farby, które sprowadzał z zagranicy, ze Szwajcarii. No, bardzo lubił takie ostre zestawienia kolorystyczne, głębokie kolory. I w ten sposób zbudował, no, sądzę, bardzo takie intensywne, wrażeniowe, oddziałujące na osoby przychodzące do katedry sceny i klimat tego wnętrza. Prace w katedrze trwały od końca lat 20. Rosen przeprowadził się z Warszawy do Lwowa, związał z Politechniką Lwowską, gdzie uczył rysunku. I gdzie zbudował wokół siebie taką no, szkołę artystyczną, która, taką grupę artystyczną, która rozwijała się pod jego skrzydłami właściwie do wybuchu II wojny światowej. Co warto zaznaczyć, niedługo przed wybuchem II wojny światowej Rosen, wówczas już no, taka jasno świecąca gwiazda polskiej sztuki malarstwa sakralnego, został zaproszony do USA i tuż przed wybuchem wojny przygotował dużą scenę poświęconą Wiktorii Wiedeńskiej, która została wykonana w gmachu ambasady polskiej w Waszyngtonie. Sukces tego obrazu, tego malowidła oraz no, wybuch II wojny światowej sprawił, że nie wrócił on już nigdy do Polski, resztę życia spędził w USA i największe jego prace dzisiaj możemy oglądać w St. Louis, w San Francisco, w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych, w tym m.in. w katedrze w Waszyngtonie, w najważniejszym kościele w stolicy USA. W jednej z kaplic znajduje się duże malowidło ścienne, przygotowane przez Rosena na przemian 30. i 40., niedługo po wyjeździe z Polski, w pewien sposób reprezentujące taki moment, kiedy on wciąż jeszcze kontynuuje pewne wątki, pewne motywy podpatrzone, czy też wykorzystane wcześniej tutaj we Lwowie. W obrazach Rosena takim kluczowym elementem kompozycji są monumentalne, wielkie postaci, postaci świętych, które wypełniają właściwie całość tych obrazów. Często charakteryzuje je taka silna muskulatura oraz też takie ostre gesty, pełna ekspresja ruchu. No i plus spojrzenie. W wielu miejscach bohaterowie tych scen przekraczają tą czwartą ścianę i spoglądają niczym aktorzy w stronę widzów. Dodatkowym ważnym elementem tych scen jest to, że artysta do swojej pracowni zaprosił osoby, które budowały środowisko artystyczne, intelektualne Lwowa tego okresu. To są często duchowni, uniwersyteccy profesorowie, którzy żyli, pracowali we Lwowie w latach 20. Znajdziemy tutaj samego biskupa Teodorowicza, znajdziemy też na przykład Jacka Malczewskiego, wielką postać polskiego malarstwa. Znajdziemy też uczniów Rosena, znajdziemy wreszcie duchownych związanych z samą katedrą, którzy żyli i pracowali we Lwowie w latach 20. i 30. Tak więc jedną z warstw interpretacji tego miejsca jest portret, pocztówka takiego krajobrazu intelektualnego, jakby nie było jednego z najważniejszych ośrodków intelektualnych, kulturalnych II Rzeczpospolitej. I to jest dodatkowy element pracy Jana Henryka Rosena. Pod koniec lat 30.
świat, który stworzył to niezwykłe dzieło sztuki, jakim jest dekoracja Katedry Ormiańskiej, odchodzi. Rozen wyjeżdża z Polski, a biskup Teodorowicz umiera. Niedługo później wybucha II wojna światowa i historia Lwowa w pewien sposób, historia międzywojennego Lwowa dobiega końca. Rozpoczyna się zupełnie nowy etap w dziejach tego miasta. Etap, który dla katedry oznaczał przemienienie w magazyn Lwowskiej Galerii Obrazów. Od lat 50. do przez następne pół wieku tutaj znajdował się rodzaj magazynu dzieł sztuki. Katedra nie została zdewastowana, ale jej stan regularnie ulegał pogorszeniu. Zniszczone zostały witraże, do wnętrza dostawała się bezpośrednio woda deszczowa. Same malowidła, w związku z tym, że były malowane techniką suchą, ulegały odspojeniu od muru. I na początku XXI wieku, kiedy katedra została przywrócona do kultu, były w stanie już bardzo daleko posuniętej degradacji, właściwie destrukcji. W roku 2008 rozpoczęte zostały prace przy konserwacji malowideł we wnętrzu Katedry Ormiańskiej. Prace te podjęło Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa. Akademia Dziedzictwa to studia podyplomowe, które od 2001 roku realizowane są przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Są to studia poświęcone zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Tak się złożyło, że grupa absolwentów tego programu postanowiła utworzyć stowarzyszenie i niedługo później rozpoczęła pierwsze prace konserwatorskie poświęcone głównie dziełom kultury Polski znajdujące się za granicą. Na Litwie, na Białorusi, wreszcie na Ukrainie. Katedra Ormiańska to najważniejsze osiągnięcie tego stowarzyszenia. Od 2008 roku do 2019 roku, przez 11 lat, dzięki wsparciu finansowemu polskiego rządu, dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutowi Polonika, prowadzone były prace przy kolejnych malowidłach autorstwa Rozena, a na koniec także przy mozaikach autorstwa Mehofera. Tutaj widzimy, jak wyglądał stan zachowania malowideł w katedrze przed rozpoczęciem prac. To jest ta sama twarz Chrystusa przed konserwacją z 2019 roku w przypadku tego konkretnego malowidła. A tutaj widzimy tą samą już po konserwacji. Prac w katedrze opracowała pani profesor Czernichowska z Wydziału Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Paweł Baranowski, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Dziedzictwa oraz konserwator zabytków na co dzień pracujący w Pałacu Jana III w Wilanowie. Doświadczenie polskich konserwatorów, zaangażowanie finansowe polskiego rządu oraz grupa konserwatorów ukraińskich, którzy na miejscu pracowali nad tymi malowidłami, w ciągu 11 lat doprowadziła do dokończenia dużego, żmudnego, bardzo zaawansowanego i trudnego technologicznie procesu konserwatorskiego, który tutaj miał miejsce. Częścią ekspozycji jest makieta pokazująca bardzo skomplikowany budynek, jakim jest Katedra Ormiańska. On znajduje się wewnątrz kwartału zabudowy, tak zwanego kwartału ormiańskiego. To jest samo centrum Lwowa, ale mimo wszystko nie wszyscy tam trafiają. Trzeba wiedzieć, że takie miejsce jest. Sama katedra to zespół tak jakby trzech osobnych budynków. Ta najstarsza część to prezbiterium z apsydą, no i wreszcie z kopułą.
Dalej mamy część dobudowaną w XVII wieku, część barokową, nowożytną. No i wreszcie mamy tą część, która powstała na początku XX wieku wraz z tym nowym budynkiem od strony ulicy Krakowskiej. No i tutaj też na makiecie widzimy tą niezrealizowaną wieżę, którą projektował Franciszek Mączyński. Ona miała stanowić główne wejście do katedry i stanowić takie nowe otwarcie katedry i ormian na Lwów. Lwów, który u progu XX wieku był miastem wielokulturowym, wielonarodowościowym, wieloreligijnym. Miasto, gdzie obok siebie znajduje się katedra rzymskokatolicka, greckokatolicka, prawosławna, no i wreszcie ormiańsko-katolicka, bo dla tego konkretnego wyznania ten kościół wówczas był przygotowywany, na nowo przywracany. Z twórczością Franciszka Mączyńskiego spotkamy się w bardzo wielu miejscach w Krakowie. Jego pierwszym, bardzo ważnym dziełem był Pałac Sztuki, otwierający w pewien sposób historię secesji w dziejach polskiej architektury. Niedługo później, razem z Tadeuszem Stryjeńskim, opracował projekt przebudowy gmachu Starego Teatru oraz zaprojektował budynek domu pod Globusem, siedziby Izby Handlowo-Przemysłowej. Budynek, w którego wnętrzu znajduje się fantastyczna dekoracja autorstwa Józefa Mehofera. To właśnie tandem Mączyński i Mehofer pracowali na tym pierwszym etapie przekształcania Katedry Ormiańskiej we Lwowie. Jeden z największych kościołów Krakowa powstał na samym początku XX wieku. Został zaprojektowany przez Franciszka Mączyńskiego. Jest to taka secesyjna interpretacja architektury średniowiecznej z elementami romańskimi, neogotyckimi, no i wreszcie z fantastycznym wnętrzem utrzymanym w duchu Młodej Polski, z malowidłami autorstwa Jana Bukowskiego, ale też z mozaiką, która powstała w tym samym warsztacie, w którym powstawały mozaiki dla Katedry Ormiańskiej we Lwowie.